dostaliśmy się do Jeziora Maltańskiego. Tak to wygląda. I kierujemy się pewnie w stronę oto tej pięknej galerii, ponieważ muszę wejść i kupić te skarpetki. No ale to mniej istotne. Myślę, że nie jeden by chciał w takich pięknych okolicznościach natury spacerować sobie do galerii, a nie jechać w zgiełku miejskim tramwajem, autobusem czy czymkolwiek. Miło jest czasem się tak przejść. Tam z tyłu za jeziorem, nie wiem co to jest, ale wygląda jak skocznia w ogóle. Zaraz wam przybliżę. Może ktoś z was wie co to jest. Jeśli lubicie takie vlogi, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i wcisnąć przycisk subskrypcji. Nie zapomnijcie o tym. Będzie mi bardzo miło, gdy będzie was jeszcze więcej i będę mogła dzielić się swoimi przygodami z większą publiką. A teraz pędzimy do galerii. Jak coś znajdziemy jeszcze po drodze, to oczywiście wszystko wam zrelacjonuję. W drodze do galerii znaleźliśmy oto coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest, czy to jest jakaś przystań z numerami, czy tu kiedyś odbywały się jakieś zawody, bo tak mi się to kojarzy. Jeśli któryś z moich widzów wie, co to jest, to możecie dać znać w komentarzach. Chętnie przeczytam i dowiem się, co to jest. No cześć kochani, jak widzicie, siedzę sobie na ławeczce już po małych zakupach. Znaleźliśmy galerię. Galeria nazywa się Malta bodajże. I teraz będziemy wracać do samochodu. Będziemy jechać jeszcze do Bydgoszczy, zobaczyć co tam słychać. Może gdzieś zatrzymamy się na jakieś jedzonko, to bardziej statycznie ponagrywam wam, jak będę miała możliwość postawienia kamery, bo teraz cały czas w ruchu. Wybrałam się po skarpetki, więc kupiłam. I jeszcze pełno innych rzeczy, jak zwykle. No i odezwę się do was chyba już z samochodu, albo z Bydgoszczy, zobaczymy. Z Bydgoszczy? Dojedziemy do Bydgoszczy? Z Bydgoszczy. Hejko kochani, dojechaliśmy do Bydgoszczy. Na razie nic nam się ciekawego nie rzuciło w oczy. Tylko szukanie parkingu. Mieliśmy kilka przystanków. Jak słychać, tam właśnie jest jakiś koncert. A my kierujemy się w stronę jakiegoś ciekawego mostu. Zaraz wam go pokażę. I dowiemy się, co tam jest. Znaleźliśmy na naszej drodze operę. Opera Nowa nazywa się. Bardzo ładny budynek. Niestety nie będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda w środku. A po tej stronie mamy taki ładny, romantyczny mostik. Bardzo fajnie to wygląda. Patrz, jak to fajnie wygląda. I znowu kłódki napotkaliśmy na moście. Troszkę mniej niż ostatnio. Ale kilka jest tutaj. Moi drodzy, właśnie przypadkiem znaleźliśmy się na starym rynku w Bydgoszczy. Tutaj jest jakiś posąg, zaraz do niego podejdziemy. Tutaj nie mam o co chodzi, jakieś tańce, dzieci tańczą. Bardzo fajnie to wygląda. Jest taki plac. I właśnie teraz idziemy pod ten posąg. Więc tak by dziewczyny potańczyły,
Myślę, że to jest jakaś szkoła tańca. Stoją na skraju jakby tego placu na rynku. Myślę, że obejdziemy ten rynek dookoła. Chcielibyśmy kupić jakiś magnes, ale nie wiem, czy uda nam się to. W co wątpię. W środku miasta stoi stary tramwaj, już bez kółeczek. Jako informacja turystyczna, więc fajnie. Myślę, że w dni powszednie można sobie do niego wejść. Jak widać, tam są ulotki w środku. Fajnie to wygląda, od razu przyciągnęło to nasz wzrok. Więc od razu pokierowaliśmy się w to miejsce. Spójrzcie, jak ładnie to wygląda. Jeszcze numer jeden u góry. W Poznaniu też tramwaje miały właśnie takie tabliczki, trochę inne niż u nas. U nas są wyświetlacze. Powyżej kierowcy. Nie kierowcy, tylko jak to się mówi? Nie kolejarza, nie tramwajarza, tylko... Nieważne. No powyżej osoby, która prowadzi pojazd, wyświetlane są informacje o numerze i trasie, a tutaj są tak fajnie u góry wyszczególnione. W Poznaniu tak samo. No i fajny taki pomysł. Myślę, że ktoś miał bardzo dobry pomysł. Teraz chyba wracamy na ten główny plac i po prostu wracamy do samochodu, jedziemy do domu. Chyba, że coś nam jeszcze wpadnie. A, mamy ten plac główny po boku. Niestety nie dostaliśmy żadnego magnesa nigdzie. No już tak na spokojnie przejdziemy się do samochodu i wracamy do domu. Spójrzcie, co znalazłam. Jest tutaj aleja autografów i mamy autografy na ziemi. Sportowca, reżysera. Pianistę. Niestety w większości nie rozczytam tych podpisów. Sportowiec kolejny. Cukiernik. I prezydent. Jest jeszcze wiele takich podpisów do końca tej długiej ulicy. Nie będę wam wszystkich pokazywać, bo by trwało to wieczność. Więc do usłyszenia później. Hej kochani, chciałam się z wami pożegnać. Już jesteśmy w trasie do domu. Na A1 już jedziemy na Gdańsk. Mamy jeszcze godzinkę drogi, ale ja już nie będę miała siły nic gadać. Już nie mam siły, więc chciałam się z wami pożegnać, podziękować wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczki w górę i subskrypcję. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!